Jestem mamą dwójki dzieci, 10 lat i roczne dziecko. Praktycznie wychowuję dzieci sama, ponieważ mąż jest stale w delegacji, wszystko jest na mojej głowie. Od jakiegoś czasu zrobiłam się bardzo nerwowa, bardzo sfrustrowana. Wszystko mnie drażni, każde złe zachowanie dzieci doprowadza mnie do takiej złości, że używam przekleństw, wrzeszczę. Najgorsze jest to, że wiem, że robię źle, ale za każdym następnym razem zachowuję się tak samo. Czasem myślę, że może pomału wariuję. Wstyd mi jest już sąsiadów, bo na pewno słyszą moje krzyki. No a najbardziej żal mi dzieci, że mają taką matkę, która nie umie zapanować nad swoim zachowaniem, emocjami. Proszę o radę, co mam robić, żeby nie zniszczyć własnych dzieci. Widzę, że starszy syn boi się mnie i na pewno ma już dość mojego zachowania. Nie chcę go stracić, bo takiej matce jak ja to lepiej nic nie mówić, bo wszystko robi awanturę. A z drugiej strony chciałabym, żeby mi ufał i o wszystkim mówił. Wiem, że nie ma tu logiki, sama się już w tym zagubiłam. Proszę o pomoc, co robić, żeby się nie zamęczyć i innych. No właśnie, to na pewno jest też tak, że kiedy jesteśmy sami, jesteśmy obciążeni tymi obowiązkami, to po prostu jest trudno. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, jak tego słuchałam, że może być tak, że no właśnie, wchodząc w rolę mamy czy taty, odwołujemy się do swoich własnych doświadczeń. Na przykład wiemy, co nam się podobało w naszych rodzicach i mówimy, o, tak bym chciał jak mój ojciec. Albo mówimy, o nie, na pewno nie będę taka jak moja matka. To oczywiście jest jakieś rozwiązanie, tyle tylko, że często, no właśnie, przyjmujemy dwie odmienne punkty skrajne, tak? Albo będę taka, albo zupełnie inna. A po środku jest cała masa innych metod i technik wychowawczych. Nie mówiąc o tym, że nawet jak ja mam deklarację i mówię, na pewno tak nie chcę, to mogę po prostu nie wiedzieć, jak mogę inaczej. To znaczy, że brakuje mi tego narzędzia, które mogę zamienić z tą rolą, której nie akceptuję, z tym zachowaniem, które jest dla mnie trudne. Pamiętam taką mamę, która przyszła i opowiadała mi, że kiedy ona dowiedziała się, że jest w ciąży, pomyślała sobie, że właściwie zależy jej tylko na jednym. To znaczy, ponieważ ona sama była bitym dzieckiem, to postanowiła sobie, że ona swojego syna nigdy nie uderzy. No ale tak się zdarzyło, że młody wrócił z przedszkola i naprawdę doprowadził ją do ostateczności, do furii. I ona opowiadała mi o tym bardzo poruszona, że zagoniła go w kąt łazienki, go stłukła, naprawdę go stłukła i mówi, że najgorsze dla niej było to, że wtedy poczuła też ulgę, że te emocje z niej zeszły, a równocześnie zaraz potem była przerażona tym, co się wydarzyło. I myślę, że to bardzo dobrze pokazuje mechanizm, któremu ulegamy, że w sytuacji ograniczonej ilości czasu, silnych emocji, braku zasobów, my wracamy do tych schematów, które są nam najlepiej znane. Możemy się przeciwko nim buntować, burzyć, ale jak nie mamy alternatywy, to one po prostu wypłyną. W związku z tym nie jest niczym złym i naprawdę nie ma się co tutaj wstydzić, ale jak w ogóle ja mam taką świadomość, że moje zachowanie jest nieadekwatne, że ono się nie sprawdza w relacji z moimi dziećmi, to jest dobry sygnał, żeby poszukać pomocy, żeby się zapisać na warsztaty dla rodziców, żeby zobaczyć, jak inni w takich sytuacjach radzą sobie w trudnych momentach. Żeby nie tylko przeczytać o technikach, ale je spróbować, bo też proszę pamiętać, że kiedy ja mam jakieś zachowania w swoim repertuarze, to je mam od wielu lat. I nie jest tak, że jak ja nawet poznam jakąś nową technikę, to od razu ją wprowadzę. To znaczy, tak nasz mózg nie działa. To też wymaga czasu, ćwiczenia, tak jak na siłowni, żeby to stało się moją naturą. A więc rzeczywiście warto też rozbudować sobie po prostu tę skrzynkę z narzędziami, która może być użyteczna też na różnych etapach rozwoju naszego dziecka. Coś, co się sprawdzało, jak dziecko było małe, może przestać być efektywne, kiedy będzie starsze. Jak mam zasoby, mam więcej technik wychowawczych, to będę bardziej kompetentnym rodzicem.